I'm going crazy for you. Mam na imię Iwona, mam 34 lata i 28 sierpnia wychodzę za mąż. Z moim przyszłym mężem, Arturem, jesteśmy ponad 5 lat razem. Połączyło nas bieganie, a teraz wspólnie wychowujemy dzieci. Nasz ślub odbędzie się blisko naszego domu. Mieszkamy w Puszczy Kampinoskiej i las jest takim ważnym elementem naszego życia. Dużo biegamy po lesie, dużo z dziećmi spędzamy czasu i z wyborem sukni ślubnej też jestem w lesie. W całym planowaniu myślę, że nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak dużą i skomplikowaną decyzją jest decyzja o sukni. Byłam przekonana, że suknię można kupić tak jak każdą inną w salonie, że nie trzeba na nią tak długo czekać, więc no naprawdę teraz zdałam sobie sprawę, że jestem mocno spóźniona. No, rozpisałam sobie wszystkie takie opcje last minute, właśnie jedną z nich była suknia używana. Drugą był program Easy. Widziałam, że nieraz ratowała wiele dziewczyn właśnie z podobnej sytuacji, z podobnych opresji i pomyślałam, że nic nie ryzykuję. Jakiś czas temu dostałam od Iwony mail z prośbą o pomoc w wyborze sukni ślubnej. No i dzisiaj jest ten dzień, w którym postanowiłam ją do siebie zaprosić. I oto jestem. Dzisiaj w wyborze sukienki będzie pomagała mi Wiola, to jest moja kuzynka, trochę taka starsza siostra, której nigdy nie miałam, a o której zawsze marzyłam. Dobrze mnie zna i myślę, że na pewno dobrze mi życzy, więc liczę, że będzie dla mnie wyjątkowym wsparciem. Cześć. Cześć. Cześć, Iwona, czekałam na ciebie. Cześć. Cześć, z kim przyjechałaś? Iza. To jest moja kuzynka Wiola. A, Wiola. Cześć, Wiola. Będzie mi dzisiaj pomagać. No dobrze, słuchajcie, ja wiem, że plan na dziś miałyście zupełnie inny. No tak, ale jesteśmy spontaniczne, otwarte, także no, mega podekscytowane też. Dzisiaj mój plan miał wyglądać trochę inaczej. Wspólnie byłyśmy umówione na targi sukien używanych, dlatego też Wiola przyjechała do Warszawy, miałyśmy razem spędzić ten dzień. Natomiast rano dostałam telefon od Izy, że jest taka możliwość wyboru sukni właśnie w jej salonie i pomyślałam, że to jest fantastyczna okazja. Cel mamy ten sam, wybór sukni ślubnej, tylko na szybko zmienił się sposób. Dokładnie. Na kiedy potrzebna jest suknia? Suknia jest potrzebna na sierpień. 2023. Nie mogę w to uwierzyć. Jakby... Przypominam sobie swoje przygotowania do ślubu i w ogóle temat sukni ślubnej to był w ogóle number one. I dla większości dziewczyn właśnie wybór sukni to jest jedna z pierwszych rzeczy w harmonogramie, bo po pierwsze to jest ważne, nie mogą się doczekać, a po drugie też mają świadomość tego, że na suknię trochę się czeka. No a tutaj Iwona zostawiła to na ostatnią chwilę. Dokładnie. Iza, ja jestem spontaniczną osobą, przekonałaś się o tym dzisiaj rano, Iwona! Więc ślub też jest spontanicznie. Słuchaj, podjęliśmy decyzję w styczniu, nie ma co czekać, okay. Czekaliśmy 5 lat, więc tego roku. Jesteś w ciąży? Mam trójkę dzieci, nie jestem w ciąży. Gratuluję i trójki dzieci i tego, że nie spieszysz się, bo nie jesteś w ciąży. Dobra, muszę dowiedzieć się po prostu wszystkiego od początku do końca, więc chciałabym z tobą o tym porozmawiać. Jasne. Wiola. Ty się tutaj porozglądaj, popatrz na te suknie, wkrótce będziesz też wybierać, więc już będziesz miała ułatwioną sytuację. Super. Iwona, zapraszam. Dobra. Chodź. Nie wierzę w przypadki. Myślę, że wszystko dzieje się po coś i kiedy Iza zadzwoniła, byłam przekonana, że to jest najlepsza osoba, która pomoże mi faktycznie wybrać tą wyjątkową suknię. Nie ukrywam, że jak podjęliśmy decyzję o ślubie, no to oglądałam jej programy i widziałam jej talent, więc zdecydowałam się jej zaufać i pomyślałam, że to jednak lepszy plan na ten dzisiejszy dzień. Narzeczony. Tak. Od jak dawna jest? 5 lat. To kawał czasu. Tak. I do tej pory nie mieliście czasu na ślub? No nie. Dlaczego? Nie, wiesz co, były inne priorytety. W międzyczasie pojawiła się dwójka naszych dzieci. No i po prostu jak to z dziećmi, zawsze jest kupa roboty, w międzyczasie choroby, w międzyczasie praca i jakoś zawsze to no, schodziło na drugi plan. A w jakim wieku są dzieciaczki? Razem wychowujemy trójkę dzieci, więc mamy syna z pierwszego małżeństwa, mojego narzeczonego, on ma 10 lat i ma na imię Jerzyk. Jest jeszcze Tadzio, 4 lata i Roma ma 15 miesięcy. Przyszedł taki moment,
kiedy poczuliśmy, że mamy przestrzeń na to, żeby zorganizować wesele i też, że to jest taki dobry moment, taka wisienka na torcie, która dodatkowo scementuje nasz związek. Znaczy, marzy mi się taka, wiesz, taka elegancka naturalność, czyli chciałabym się z jednej strony czuć wyjątkowo i czuć taka się, nie wiem, zaopiekowana, tak, wyglądać inaczej niż zwykle, a jednocześnie chciałabym się czuć komfortowo, czyli właśnie... Żeby nadążyć za dzieciakami. No, na przykład też myślę, że to dobry punkt i bardzo mi się podobają takie dwie skrajności, wiesz, z jednej strony takie suknie bardzo proste, a z drugiej strony takie bardzo koronkowe. Więc no, jeszcze nie zdecydowałam, natomiast to są takie dwa kierunki, które gdzieś tam chodzą mi po głowie. Jak wyobrażam sobie siebie w tym dniu, to widzę delikatną, długą suknię, na pewno z odsłoniętymi plecami, na pewno długimi rękawami, być może w stylu boho, być może delikatną, tego jeszcze nie jestem pewna, natomiast no, te długie rękawy i odkryte plecy to jest taki must have. Iwona, czasu mamy mało, więc zacznijmy działać. Chciałabym, żebyś pierwszą suknię wybrała dla siebie sama spośród tych propozycji, które dla ciebie przygotuję. Dobrze? Super. Zapraszam, chodź ze mną. Dzięki. W napiętym grafiku życia Iwony, jako mamy, jako kobiety pracującej, dziś jest dzień, w którym ma wybrać suknię ślubną. Tak sobie zapisała, zanotowała, więc tak musi być. Więc stąd dziś wyjdzie z suknią ślubną. W ogóle nie ma innej opcji. Ja zrobię wszystko, żeby znalazła tę jedyną, wyjątkową, przepiękną. Chciałabym, żebyś sobie pooglądała i powiedziała mi, która podoba ci się najbardziej i którą chciałabyś przymierzyć jako pierwszą. Która według ciebie będzie miała szansę zostać twoją suknią ślubną. Dobra, tylko jedna. No. Okej. Okay. Tak się bawimy. Dobra. Nie jest lekko. No dobra. O kurczę. No wszystkie są piękne, słuchaj. Okej, widzę, że faktycznie albo rybki, albo takie delikatnie puszczone. Tak. Tam ma dużo takich fajnych aplikacji. Zobacz, pióreczka, cudowne, no, totalnie w stylu boho. Powiem szczerze, że pierwsze uczucie to jest totalna pustka. Mam wrażenie, że nic mi się nie podoba i dlaczego one wszystkie nie mają odsłoniętych pleców i dlaczego one wszystkie nie mają rękawów. I złapał mnie taki stres, czy ja na pewno będę w stanie wybrać coś dobrego dla mnie. Ta mi się bardzo podoba. To jest bardzo mocno taka, jak wspominałaś, nie? Że długi ręka, że koronka. Tak, trudno jest wybrać suknię pod presją czasu, natomiast bycie mamą też jakby nauczyło mnie, że czasami trzeba wybrać rzeczy, które są wystarczająco dobre, a nie idealne i czasami po prostu podjęcie decyzji jest lepsze niż żadna decyzja. Więc tak samo jest z tymi sukniami. Wiesz co, może tą przymierzę z rękawkami. Dobra, fajnie. Bo jest, wiesz, trochę w klimacie takim boho, ale też jest taką dosyć sexy wersją, kobiecą. Próbujemy. Próbujemy. Weź proszę wieszak i idziemy. Zapraszam. No dobra. Jeśli chodzi o wybór Iwony, to jest trochę tak jak mówiła, a trochę inaczej. Czyli jest koronka, która jest bardzo delikatnie zdobiona, jest troszeczkę w stylu boho, jest kształt rybki, natomiast no, jest gorset, o którym nie było mowy, są doczepione rękawki. No jestem ciekawa, czy tak naprawdę Iwona będzie zadowolona ze swojego wyboru. No, Iwona! No. Ja cię nie mogę. No, powiem ci. No, piękne. Że wow! No, znaczy, dla mnie też jest wow. Aha. Chociaż muszę przyznać, że jakoś tak, wiesz, myślałam, że te rękawy będą wyżej. Aha. I że będę tutaj bardziej zasłonięta. Więc no, suknia jest piękna, natomiast dla mnie, ja po prostu czuję się tutaj no, za bardzo taka odsłonięta i myślę, że to by było dla mnie bardzo niekomfortowe. Dla mnie to zupełnie nie gra, więc potrzebuję czegoś innego. A tak.
Jakie masz ładne te ramionka, te obojczyki takie śliczne, tam jest smukło, sensualnie, kobieco. Nie chcę tego zakrywać, Iwona! Jest nieźle. Ja to najchętniej bym się tych rękawków doczepionych w ogóle pozbyła, bo w tej sukni jej figura wygląda tak dobrze i ona jest taka elegancka i taka posągowa. Naprawdę, rozkosz. Rozkosz dla oczu. To, że mi się podoba, to jest jedno. Teraz jestem super ciekawa, co Violeta powie w ogóle o tym twoim wyborze. Powiem tak, bardzo mi się podoba, super wyglądasz, ale też brakuje mi tutaj, nie wiem, wydaje mi się, że jest troszkę tu za mało, więc te ramiona, brakuje mi to samo, o czym ty mówiłaś, tak? Tego mi tu brakuje, delikatnego zasłonięcia jeszcze ramion. No, mówcie sobie, nie przeszkadzajcie. Podoba mi się tył mi się bardzo podoba, bo masz odkryte plecy. I nie wiem, czy jesteś przekonana tu do tego gorsetu i do takiego wycięcia. Dół jest okej, natomiast gorset jest kiepski. No zobacz, ale gdyby był ten rękawek... No to tu już byłoby by na pewno lepiej. Byłoby no, lepiej, o wiele tak. Byłoby lepiej, tak? Tak? Gdyby ten rękaw tak był. No, zdecydowanie. No i ona jednak się dość mocno błyszczy, nie? Nie błyszczy się mocno. Iwona, uwierz mi, ona się w ogóle nie błyszczy. Ona po prostu jest ledwo widoczna. No fajnie wygląda z tym rękawem, faktycznie. Kumam to, że chcesz się zakryć, w ogóle nie będę z tym walczyła, bo chodzi o twój komfort. Więc jeżeli to ma powodować, że będziesz się czuła, wiesz, nieswojo, to absolutnie, no, nie będę ciebie naciskać. Natomiast wiesz, do każdej sukni jesteśmy w stanie tutaj trochę tą górę zmodyfikować, trochę coś dołożyć, żebyś poczuła się lepiej, swobodniej. Myślę, że fajny pomysł miała Iza, kiedy pokazała mi ten patent z rękawkami. Wygląda to znacznie lepiej. Muszę przyznać, że nawet się przez chwilę zastanowiłam, że gdyby je przyszyć, to być może ta suknia nadawałaby się na ten dzień. Pokaż jeszcze, jakie masz teraz buty. Zobaczmy, jak te buty dobierać do sukienki. Tu mamy sukienkę, która, tak jak powiedziałaś, troszkę się świeci, troszkę tutaj się na niej dzieje. I do tego mamy proste buty. Tak. Buty, fajnie, które tak, są bardzo ładne i to są też takie buty niejednej okazji. I zobaczcie, jak pięknie wyglądają buty właśnie w takim cielistym kolorze do takiej sukni, która też łączy ze sobą te kolory. Tak. Super to jest. Tak, fajnie, że mają, wiesz, tą koturnę z przodu, bo to sprawia, że tak nie czuć tej wysokości obcasa, więc faktycznie... A też sylwetka się, wiesz, wydłuża, wysmukla i to jest ekstra. Tak. Także... Buty może zostaną? A sukienka jeszcze pomierzymy. Dzięki! Kazar w swojej ofercie ma kolekcję ślubną, ale w tej kolekcji ślubnej jest bardzo wiele modeli butów. To nie są tylko buty białe, to są buty białe, beżowe, srebrne, złote. To są buty gładkie, buty z dodatkami, z pięknymi kamyczkami, na wyższym, na niższym obcasie, bardziej odkryte, bardziej zakryte, bardziej klasyczne, nieco bardziej nowoczesne. Naprawdę oferta jest bardzo szeroka, do wyboru, do koloru, każda panna młoda znajdzie tam buty dla siebie. Pierwsze koty za płoty. Iwona poszalała, czas wybrać coś, co się nada. Okay. Viola, teraz jest twoja kolej. Zaproszę cię, żebyś wybrała suknię dla Iwony i lepiej zrób to dobrze. Postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy. Iwona ma do ciebie ogromne zaufanie, więc teraz go nie zawiedź. Tak w ogóle bez presji chodźmy. Zapraszam. Viola jest dla Iwony osobą, której absolutnie ufa. Już wcześniej pomagała jej w wyborze sukni ślubnej, więc pewnie się sprawdziła, skoro po raz kolejny została zabrana. No i wydaje mi się, że dobrze zna Iwonę i powinna jej dobrze doradzić. Viola, spośród tych sukienek wybierała Iwona i spośród tych sukienek poproszę, żebyś teraz ty wybrała coś dla niej. Okej. Okay. No proszę bardzo, do dzieła. Viola tak bezszelestnie porusza się między tymi sukniami i w ciszy wybrała już swoje pierwsze trzy typy. Ciekawa jestem, na co postawi. Ta mi się super podoba. Wow, ta.
ta, albo i ta, albo... Jeszcze o, to jest jedna. Pytanie. A nie, jeszcze tą mamy. No tak, koronkowa z długim rękawem. Tak, jeszcze ta mi się też podoba. Te trzy, więc zastanawiam się nad... którą wybiorę? No właśnie, o to jest pytanie. Ryba z długim rękawem, koronkowa. Czy sukienka o kroju literki A z pióreczkiem? Czy literka A z koronkową górą tą. I długim rękawem? Tak? Wybiorę tą. Stówka? Troszkę się świeci, ale... Ale minimalnie. Ale okej, okay, ta mi się podoba. No to proszę, bierz ją i za chwilę zobaczymy, jak Iwona w niej wygląda. Zapraszam, chodź. Okay. Patrz, ona się trochę ciągnie. Uhu! To jest niespodzianka. Tak to przedstawimy Iwonie. Ostatecznie Viola wybiera dla Iwony suknię o kroju literki A z długim rękawem i koronkową górą. Ona jest trochę na ciebie za krótka, brakuje jej tej długości z przodu, ale mam nadzieję, że jesteś sobie w stanie wyobrazić, jakby było, gdyby była 10 cm dłuższa. Jestem. No właśnie, liczyłam na to. No i co ty myślisz? Myślę sobie, że znacznie lepiej czuję się z tą zakrytą górą. Faktycznie to jest ten kierunek. No myślę, że Viola wybrała lepiej niż ja sama dla siebie wybrałam. Piękna góra, która super podkreśla mój dekolt i bardzo ładne aplikacje, ta koronka, także bardzo dobrze się w niej czuję. Natomiast no, to jeszcze nie jest to na pewno, no, to nie jest na pewno to i tu na pewno jest tak za dużo dla mnie, za ciężko, tak. Viola, jak ty oceniasz ten swój wybór? Bardzo podoba mi się przód. Podoba mi się przód, góra. Z tyłu uważam, że rzeczywiście powinna być bardziej odkryta, bo wolę, jak masz odkryte plecy. I dół też jest tego za dużo. Nie? Za dużo po prostu jest tego materiału całego. Gdyby była taka delikatniejsza, byłoby chyba lepiej. Nie, to nie to. Oczywiście ona do niej nie pasuje. A tu w szczególności dół nie gra. Źle w niej wygląda. Dobra, Iwona, jeszcze chciałam porozmawiać o butach, które akurat teraz całkiem nieźle widać, przez co rozumiem, jest trochę za krótka. Tak. Tu mamy buty takie bardzo, powiedziałabym, w stylu glamour. One mają mocny, biżuteryjny akcent. Tak. Natomiast mają też taki nietypowy jak na ślubne buty fason, bo mają zupełnie luźną piętę. Odkrytą. Nic nie trzyma butów w kostce. Czy pomimo tego one są stabilne? Czujesz, że ta stopa się dobrze trzyma? Tak, tak. Jakby one przez to, że są dość głęboko wchodzi ta stopa, to, no to dobrze trzymają nogę i ja się czuję bezpiecznie na pewno w nich. I też są bardzo takie mięciutkie, wygodne są. I mają taki efekt wysmuklenia tej stopy. Bardzo to fajnie wygląda. Czas znaleźć suknię numer 3, którą... Bo nie ma czasu, zobaczyć. Iza, nie ma czasu, chodź, zapraszam. Działajmy. O, ładnie przyszłaś po trenie, jednak dla ciebie tren to nie jest dobry kierunek. Nie. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Postawiłam na suknię okroju rybki wykonaną z miękkiej, bawełnianej koronki, oczywiście z długim rękawem i odkrytymi plecami. No jest pięknie. O, widzę, że lubisz to.
No jest pięknie, bardzo, bardzo mi się podoba. Wszystko mi się podoba. I to jest piękny wybór, naprawdę. Jakby ta koronka, ta surowa koronka, jej kolor, miękkość sprawia, że ja się czuję bardzo komfortowo. To współgra z tym, jak wyobrażam sobie siebie i ten dzień ślubu mojego. Plecy ma odsłonięte. Można było jeżeli chcesz, głębiej. Można bardziej. Można tak naprawdę pewnie by je wyciąć aż do linii talii, czyli te 2-3 guziczki musiałyby zostać, ale aż dotąd ona mogłaby być wycięta. Bardzo. To już jest duża różnica. Tak, tak. To, no, bardzo mi się to podoba i też ładne jest to wykończenie tutaj tą koronką, taką właśnie inną niż po całości, także no, także bardzo mi się podoba. Viola? Ja uważam, że jest rewelacyjna. Zastanawiałam się, czy jej nie wybrać. Ja też jestem. Ja wiem, że wy obie na nią patrzyłyście, bo myślałam, jedna nie wzięła, druga nie wzięła, to ja wezmę. Ale dlatego, bo ja tydzień albo 2 tygodnie temu widziałam cię w podobnej sukni, nie? Podobną suknię mierzyłaś i mówię, zobaczę cię w czymś innym, ale ta jest no, rewelacyjna. Jest wow. Jeżeli chodzi o buty przy tej sukni, to jest to taki sam model jak przy pierwszej, prawda? Tak. Tylko, że tym razem w kolorze bieli. Tak. I z czego one są wykonane? Są satynowe? Tak, chyba tak. Satynowe, tak, czyli tak samo jak tamte cieliste, tylko tak. Mamy inny kolor. No to taki bardzo klasyczny model. Tak, 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 tak. Myślę, że fajnie, fajnie grają z tą suknią. Myślę, że tutaj już żadnych zdobień więcej nie potrzeba. Także fajnie one tak balansują trochę to, że tutaj się tak w sumie dużo dzieje, tak? W tej sukni. Muszę przyznać, że ta suknia po prostu bardzo dobrze pasuje do Iwony. Pasuje do jej figury, ta koronka świetnie gra z jej urodą, pasuje też do całości wizji, stylu wesela. Jak miałabym mieć jakąś uwagę, to, że jest bezpiecznie, ale chyba bezpiecznie mnie nie kręci. Chyba kręci mnie niebezpiecznie. Obiektywnie rzecz biorąc, wyglądasz w niej świetnie. I pewnie jest ogromne prawdopodobieństwo, że ją wybierzesz. Ale ja nie byłabym sobą, gdybym nie wsadziła cię w coś zupełnie innego. I to na szczęście nie będzie księżniczka, znaję wielkość serca mego. Ale chciałabym, żebyś przymierzyła coś, co jest może trochę mniej oczywiste, może nie do końca takie, o czym mówiłaś, ale gdzieś mam takie poczucie, że jest to opcja na tyle ciekawa, że chciałabym, żebyś ją założyła, ok? Dobra. To bardzo proszę, przymierz jeszcze jedną suknię, ona już tam czeka na ciebie. Dobra, super, dzięki. No i moja ostatnia propozycja to przepiękna, nietuzinkowa, rzadko spotykana suknia o kroju literki A, no z takim rękawem i z taką górą, no poezja. No poezja, będzie dobrze, ja to czuję, że będzie dobrze. Wow. Oh my god. Oh my god. No, zaskoczyłaś. Mówiłaś, że zaskoczysz i na maksa zaskoczyłaś. No jest pięknie. Jest naprawdę pięknie. Jest takim naprawdę takim wysublimowanym połączeniem prostoty, a jednocześnie elegancji z tą górą. Niby nie ma odkrytych pleców, a bardzo mi się podoba, no. Viola, powiedz. Jest piękna. Ja uważam, że jest piękna. Plecy całe ci widać. Jest inna niż wszystkie i takiej nigdy nie widziałam, także no. Uważam, że jest no, po prostu świetna. Oh, wow. W życiu bym nie powiedziała, że ona tam wisiała. Ona tam wisiała na wieszaku, nikt na nią nie spojrzał. Przyznaj się, że ją schowałaś. Nieprawda. I po prostu potem z zaplecza wyniosłaś i tak, mówisz, z kapelusza białego królika. Nie zauważyłyście?
była tam, wisiała i czekała na waszą atencję. Nie obdarzyłyście jej nawet spojrzeniem. A teraz ona śmieje wam się w twarz. Nie przyszło by mi do głowy, żeby ją przymierzyć. I nie ukrywam, że Iza totalnie naprawdę mnie zaskoczyła tym wyborem i totalnie mnie zaskoczyło, jak dobrze się w niej czuję i jak dobrze według mnie wyglądam. Co jest niesamowite w tej sukni, to to, że ona niby jest cała zakryta, tak, a jednocześnie jest bardzo kobieca i subtelna. Tak, 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 tak. I tak sobie już wiesz, te włosy sobie... Skopiujesz z fryzurą! No tak, już tak powiesz, bo nie mogę mieć właśnie rozpuszczonych, tylko pewnie... Nie, na pewno spięte. Spięte no. I wtedy... Wow. Iza po prostu zamieszałaś. Poczułam się bezpiecznie po tej koronce z długim rękawem. Od początku miałam takie poczucie, że absolutnie to jest ten kierunek i to ci się spodoba. Więc skoro ty też już miałaś, wiesz, ten uśmiech na twarzy, który wskazywał, że uff, jest dobrze, mam jakąś suknię w zanadrzu. Siepy niezabezpieczony. Tak! Więc to jest taki moment, kiedy mogłam poszaleć. Zobaczmy, jakie masz teraz buty, bo one kolorystycznie miksują się chyba z... górą. No tak, właśnie. Tak. One też są taką wariacją na temat butów ślubnych. Są ślicznie dopasowane do góry. Tak, one taką stanowią całość. I tu mamy tak, dosyć niski obcas, ale przez to, że jest też trochę platformy, to chyba to jest bardzo wygodna opcja. Tak, tak, bardzo wygodna i myślę, że taka... No fajnie, że ten obcas nie jest aż taki wysoki, tak. Nie? Bo myślę, że... A kolor też świetnie meczuje się ze skórą. Tak. I są satynowe. Są, tak. No, mają tę lekkość w sobie. Tak. I one właśnie super pasują do tych haftów u góry, nie? Które też właśnie mają ten taki satynowe wykończenie. Oczywiście buty są bardzo ważnym elementem stylizacji, ale buty i suknia to nie wszystko. Ważna jest jeszcze biżuteria. Musi ona być idealnie dopasowana do sukni. Ty jeszcze masz moment, żeby zastanowić się nad tym, która suknia będzie tą twoją jedyną. Zaraz zaczniemy twoją metamorfozę, ale zanim przejdziemy do moich ekspertów, to bardzo bym chciała porozmawiać z tobą o biżuterii. O, super. Bo to jest ważny temat, nie wolno go lekceważyć. Do każdej sukni biżuteria musi być dobrana odpowiednio, ale do każdej sukni ona jest trochę inna. Chodź ze mną, zapraszam. Dzięki. Ja zawsze lubię, żeby popracowało we mnie trochę to, jak właśnie się czuję, co widzę. Daję sobie trochę czasu, nie za dużo, biorąc pod uwagę, że go za dużo nie mam. Natomiast no, to nie jest taki prosty wybór. Muszę powiedzieć, że waham się mocno między dwiema sukniami. Iwona, to jest Wiola z biżuterii O. Cześć. Poznajcie się. Iwona. No dobrze, powiedz mi, Wiolu, co my tutaj dzisiaj pięknego mamy? No cóż, przywiozłam tutaj taką biżuterię według mnie, która może do ciebie pasować. Mamy zarówno kolekcje klasyczne, te, które mamy tutaj po naszej prawej stronie, jak i awangardowe, które mamy tutaj po lewej stronie od naszej projektantki, która z nami współpracuje, marki Mimikra. Według mnie bardzo ciekawa jest zarówno ta opcja, jak i ta. Jestem bardzo ciekawa, co wybierzesz. No na pewno najważniejsze jest to, żeby to była taka biżuteria, która będzie, wiesz, współgrała po pierwsze z wybraną przez ciebie suknią, a po drugie z całym pomysłem na stylizację. Ty pewnie będziesz szukała czegoś delikatnego, prawda? Czy lubisz mocną może biżuterię? Wiesz co, lubię mocną i lubię dużą biżuterię, natomiast myślę, że w tym dniu pójdę w klasykę. Czyli nie w czarne? Nie w czarne. One są takie nieoczywiste, ale fajne, z pazurem. Srebro? Tak, na biało wykończone, tak jest satynowane, też zupełnie inaczej wykończone. No właśnie, tam kwiatuszek taki jakby wiszący jest? To jest ciekawe. Tak, znaczy piękne to jest, tylko dla mnie chyba za bardzo takie, wiesz, determinujące już do całej stylizacji. Czyli, że za ekstrawagancko? No, to ładniej to chyba powiedziałeś. Dobra, czyli szukasz czegoś takiego, rozumiem, delikatniejszego. No, powiem szczerze, że te mi się bardzo podobają i te, no zdecydowanie czegoś bardziej klasycznego. W ofercie biżuterii klasycznej mamy zarówno złoto, jako sam kruszec, również z kamieniami, z brylantami,
Mogą to być również perły. Perły z brylantami, złoto, srebro i kryształy Swarovskiego, które też bardzo często są jeszcze kupowane. Ale słuchaj, powiedz mi, bo rozumiem, że większość panien młodych decyduje się na gdzieś tam bardziej klasyczną biżuterię. Czy macie takie panny młode, które przychodzą z naprawdę takimi odważnymi pomysłami i jesteście w stanie spełnić wszystkie marzenia? No właśnie tak. No właśnie tak, bo niektóre stylizacje nie pasują do klasycznej biżuterii. To zależy właśnie, jakie dziewczyna ma preferencje. Niektóre dziewczyny mają jakieś odjechane z piórkami, więc wiadomo, że taka klasyka wtedy nie będzie pasowała. Są to formy, które wyglądają dosyć ciężko, a tak naprawdę są bardzo delikatne. Dziewczyny są zachwycone, bo właśnie po założeniu okazuje się, że one wyglądają dosyć drapieżnie, natomiast tak naprawdę są bardzo, bardzo subtelne i przy niektórych kreacjach one po prostu wymiatają. Czyli to jest trochę tak, że im prostsza w formie suknia, tym bardziej można szaleć z biżuterią, czy im bardziej szalona suknia, tym bardziej szalona biżuteria? Do prostej sukni faktycznie bardzo pasują te takie odjechane dodatki, ale to wszystko też zależy od dziewczyny, w czym od ona się, nie? Tak, czy czym ona się dobrze czuje. I tutaj ja też staram się oczywiście służyć tą radą i widzę, w czym jest jej dobrze. Natomiast jeżeli ona bardzo fajnie się czuje w takiej biżuterii, no to ja mogę się tylko razem z nią cieszyć. My jako marka OCH staramy się spełniać wszystkie marzenia naszych klientów. I te takie bardziej klasyczne, jak i te troszkę inne. Bo nie do każdej stylizacji pasuje zawsze klasyczna biżuteria, która jest zawsze przepiękna. Natomiast są czasami takie kreacje, które wymagają zupełnie innej oprawy i takie staramy się spełnić. Ja mam takie przeczucie, na którą suknię postawi Iwona. W sensie mam takie swoje marzenie. Ale zobaczymy, czy tak będzie. Więc zrobimy tak, że jak już postanowisz, która to jest suknia i założymy ją, to wtedy dobierzemy idealnie biżuterię, tak żebyś czuła się pięknie i żebyś też miała to poczucie, że wszystko idealnie do siebie pasuje, bo chyba najłatwiej jest jednak mierzyć z suknią, prawda? Myślę, że jest to podstawa. No, my mamy dzisiaj ten komfort, że możemy sobie pomierzyć od razu z suknią ślubną. No dobra, ale zanim mierzenie, to czas na metamorfozę. Jesteś gotowa? Jest. No to porywam cię dalej. Dziękujemy ci, Wiolu, bardzo. Dziękuję. Chodź. Przymierzyłyśmy suknię, przymierzyłyśmy buty, omówiłyśmy biżuterię. To jest najwyższy moment, żeby Iwona wpadła w ręce moich ekspertów. Czas na metamorfozę. Zaczynamy finał. Jak myślisz, Wiola, na jaką suknię postawi Iwona? Myślę, że wybierze czwórkę. Czyli myślisz, że wersja odważna pójdzie? Tak. Mm-hmm. No ja na maksa trzymam kciuki za tą czwórkę, bo jak będzie czwórka, to będzie tak bieg. No to co, przekonajmy się? Wołamy dokładnie. Ją, nie? Wołamy. Wołamy, jasne. No wołamy. Iwona! 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 Ale Iwona, o ja cię. O wow. Pięknie. O wow. Cześć. No, cześć. Ale jesteś piękna. Mogę podejść? No może. Wiedziałam, że to będzie czwórka. Ale czad, co? No piękna. No, czuję się naprawdę wyjątkowo i no, nigdzie wcześniej nie widziałam takich sukni i ona jest naprawdę spektakularna, także naprawdę super. I faktycznie myślę, że te włosy, które są takie delikatne, ja absolutnie nie potrzebuję żadnych więcej zdobień. Fantastycznie współgrają z tą suknią i ten makijaż taki mocne oko. Ja bardzo lubię mocne oko, także pięknie się czuję, tak wyjątkowo i po prostu
nie wiem, podbija ten kolor tego oka, także super. W ogóle piękne, bardzo duże oczy, a ten makijaż jeszcze je tak otworzył. Tak, ja w ogóle nie wiedziałam, że mam takie duże oczy. Zawsze myślałam, że mam duże oczy, ale jak teraz sobie patrzę, to sobie myślę, no naprawdę masz duże oczy. To nie są duże oczy. Są ogromne. No, są duże oczy, tak, tak. Pięknie i jakby super właśnie też z tą biżuterią, bo faktycznie taka delikatna perła pięknie się komponuje. Także... Bardzo subtelnie dopełniły. Tak. O, taka piękna, daj się przytulić. Naprawdę. Super. Cudo, cudo. Chciałabyś jej dotknąć? No, proszę, no. Proszę. Hej. Jakie piękne. O, wiem. To są takie emocje. A myślę, że będzie jeszcze gorzej. Widzisz, masz takie delikatne przygotowanie. A, tak można powiedzieć. Coś ci wpadło do oczka, nie szkodzi. Słuchajcie, na maksa chciałam wam podziękować. Tutaj nie było przypadków. To nie jest zbieg okoliczności, że dzisiaj się spotkałyśmy, wybrałyśmy tę piękną suknię i ty wyglądasz w tej chwili tak, jak wyglądasz. Po prostu los tak chciał. To było przeznaczenie. Ta suknia tu na ciebie czekała. Jestem najszczęśliwsza, że się z nią znalazłaś i że teraz już spowodowała, że jesteś taką piękną panną młodą. Dziękuję bardzo. Naprawdę, jest przepięknie. Także bardzo ci dziękuję. Naprawdę. Dziękuję. Naprawdę idealnie. Dobrze, że przyjechałyście. O Boże, jak no, dobrze. Bardzo dobrze. Słuchajcie, no czuję się już przygotowana. Tak. Dzisiaj rano się czułam nieprzygotowana, a teraz czuję się już przygotowana, naprawdę. Taram. Buciki widzę, że zostały te same do tej sukni, wyglądają tak pięknie. Oczywiście dostajesz te buciki od nas w prezencie. Mam nadzieję, że będą idealne na twój ślub. Dziękuję bardzo. Na pewno pasują pięknie. Super. Dzięki, Iza. Dziękuję. Jeśli spodobał ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.